Wybuch butli z amoniakiem w Mysłowicach. Do zdarzenia doszło około godziny 16 na terenie zakładów przemysłowych zlokalizowanych przy ulicy Karola Miarki. Zastano zniszczone pomieszczenie techniczne, w którym znajdowały się butle z amoniakiem i innymi gazami technicznymi podłączonymi do instalacji gazowej technologicznej. Na skutek tej eksplozji zniszczony również budynek technologiczny i została uszkodzona ściana budynku produkcyjnego sąsiedniego. Z terenu sąsiedniego jednego z zakładów i drugiego zostały ewakuowane osoby, w sumie 69 osób zostało ewakuowanych. W wyniku eksplozji nikt nie ucierpiał. Wyciek został już zneutralizowany i zlikwidowany. Jedna butla amoniaku została zniszczona, 11 innych zabezpieczyli strażacy. Obecnie nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia. Na miejscu oprócz strażaków pracuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który sprawdza, czy mimo uszkodzeń i zniszczeń budynek nadal może być eksploatowany. Trzymane na uwięzi we własnych odchodach, chore zwierzęta przetrzymywane były w jednym z gospodarstw w Wodzisławiu Śląskim. Kilka dni temu zostały odebrane przez pogotowie dla zwierząt. Te informacje docierały o różnych scenach drastycznych, jeśli chodzi o zwierzęta, już dawno w tym gospodarstwie, już od 2006 roku. Teraz otrzymaliśmy informację tydzień temu, że dochodzi do tragedii zwierząt. Utrzymywane są w bardzo złych warunkach, wręcz rażących. Są nieleczone, odwodnione, nie wstają. Zwierzęta były w bardzo złym stanie, przede wszystkim poranione. Wolontariusze odebrali z tego miejsca 4 konie i 2 sztuki bydła. Teraz dochodzenie w tej sprawie prowadzi pod nadzorem prokuratury policja. W toku postępowania zabezpieczono dokumentację lekarską tych zwierząt, paszporty między innymi koni, które będą weryfikowane w toku postępowania przygotowawczego. Bo pojawia się pytanie, czy chore zwierzęta nie trafiały później do uboju, do pobliskiej rzeźni. Ostatni raz w tym gospodarstwie lekarz był 3 lata temu. Lekarz powiatowy, który powinien nadzorować to gospodarstwo, chociażby od czasu do czasu, również był tam rok temu. To jest jakiś absurd, dlatego że obok jest rzeźnia. Ci ludzie handlują zwierzętami, jeden brat z drugim bratem. Takie gospodarstwo powinno być pod nadzorem, szczególnie teraz, kiedy słyszy się, że trafiają na rzeź chore zwierzęta. I takie chore zwierzęta w tym gospodarstwie również zastaliśmy i tym zwierzętom nie udzielano pomocy weterynaryjnej. W sytuacji potwierdzenia zarzutów o znęcaniu się nad zwierzętami sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Działanie ze szczególnym okrucieństwem podlega karze od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Inwestycja od początku wzbudzała kontrowersje. Napięcie jednak powinno opaść, bo postępowanie w sprawie budowy ekologicznego centrum odzysku energii, które miało powstać przy drogowej trasie średnicowej w Rudzie Śląskiej, zostało umorzone. Od 2016 roku informujemy mieszkańców, że toczy się postępowanie w sprawie spalarni przy DTSC. Postępowanie to według nas jest prowadzone w sposób, było prowadzone w sposób wadliwy, no i finalnie należało ze względu na ilość błędów, jakie zostały poczynione przez Urząd Miasta Ruda Śląska, nie zostało nic innego, jak tylko umorzyć to postępowanie. I chociaż można by się spodziewać, że ta inwestycja poszła z dymem, to okazuje się, że nic bardziej mylnego. Inwestor złożył bowiem nowy wniosek, a jego plany dotyczące budowy instalacji, chociaż trochę zmodyfikowane, są nadal aktualne. Słuchając głosu mieszkańców, patrząc też na zmieniający się rynek, na rosnące wymagania dotyczące odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych, zmieniliśmy trochę założenia związane z ekologicznym centrum utylizacji. Tym razem inwestycja zakłada przyjęcie dotermicznego przekształcania 120 tysięcy ton odpadów resztkowych. Wcześniej było to 180 tysięcy. Nowy wniosek musi przejść od początku wszystkie procedury. Zaopiniować go musi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Urząd Marszałkowski i Sanepid. Pozytywną opinię miasta już ma, bo to podtrzymuje swoją wcześniejszą deklarację, popiera inwestycje i podkreśla, że może ona być przydatna. Popularne są dzisiaj modne klastry energii. Mając taką inwestycję, mając klasyczną elektrociepłownię Mikołaj, mając instalacje fotowoltaiczne, które są planowane w Rudzie Śląskiej, moglibyśmy wyprodukować tyle energii, która wystarczałaby dla całego miasta. To mogłoby się przełożyć na ceny energii. Uniknęlibyśmy opłat przesyłowych energii, musielibyśmy zbudować lokalną sieć przesyłową i tak dalej, ale to przełożyłoby się na realne ceny energii, one byłyby niższe. Najpierw jednak trzeba będzie uspokoić zelektryzowanych na wieść o inwestycji mieszkańców. Ci bowiem zapowiadają, że broni nie złożą, a tego typu inwestycje powinny powstawać z dala od centrum miasta. Tramwaj na południe Katowic miał dojechać w przyszłym roku, ale inwestycja obiecana przez prezydenta ma spore opóźnienie. Miasto zmieniło trasę, a teraz poddana jest ona konsultacji. Linia tramwajowa ma być transportową rewolucją i zmotywować mieszkańców do przesiadki z samochodu na komunikację miejską. Będzie to połączenie Kostuchny z centrum przesiadkowym Brynów. Na trasie około 5-kilometrowej będą ulokowane przystanki, także które będą zintegrowane z komunikacją autobusową. Takim przykładem będzie przystanek zlokalizowany przy szpitalu Ochojec, a także na terenie osiedla Radockiego. Na razie tramwaje najdalej na południe dojeżdżają tutaj. W planach jest poprowadzenie ścieżki rowerowej wzdłuż całej linii tramwajowej. Cały czas przejazdu z przystanku końcowego na Katowicki Rynek ma wynieść nieco ponad 20 minut. Jednak na sam tramwaj na południe trzeba jeszcze będzie sporo poczekać. Paradoksalnie same prace mogą zająć mniej czasu, aniżeli wszystkie elementy, które musimy wykonać, przygotowując się do tej inwestycji. Liczymy na to, że do 2 lat to jest ten termin, kiedy uda się rzeczywiście to fizycznie zrealizować. Początkowo budowa miała kosztować 110 milionów złotych, jednak wszystko wskazuje na to, że będzie dużo droższa. Na razie trwają konsultacje społeczne Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dopiero po wydaniu decyzji w sprawie inwestycji miasto będzie szukało wykonawcy. Za drogo podczas imprez w gliwickiej Arenie? Te kwestie poruszyli tamtejsi radni. Najbardziej oberwało się opłatą za funkcjonujący przy hali parking. Ten jest na co dzień bezpłatny i chętnie korzystają z niego m.in. studenci Politechniki Śląskiej. Sytuacja zmienia się jednak w momencie, gdy w Arenie organizowane są imprezy. Stawki dochodzą nawet do 30 zł za czas trwania wydarzenia. Jak przekonuje rzeczniczka hali, jest to praktyka stosowana przy wszystkich tego typu obiektach w Polsce. One są podyktowane kosztami związanymi z funkcjonowaniem tych parkingów i są zależne od charakteru imprezy. Czyli czym większa impreza, tym tak naprawdę wyższe koszty. Jeżeli chodzi o te mniejsze imprezy, czyli takie jak na przykład nasze lokalne mecze futsalu czy GTK Gliwice, mecze koszykówki, wtedy tutaj te koszty są niewspółmiernie niskie. Według radnych wysokie ceny za pozostawienie auta na parkingu to element nie wpływający pozytywnie na wizerunek miasta. Jedną z rzeczy, która trafiła na Komisję Budżetu, były głosy mieszkańców, którzy zwracali uwagę na to, że koszty płatności za parking są wysokie. Cały czas to wyjaśniam. Znamy możliwości oddziaływania w taki sposób, żeby w jakiś sposób uporządkować kwestię parkowania. To nie jest kwestia tylko opłat parkingowych, ale szeroko rozumianej dostępności tych miejsc. Według gliwickich społeczników opłaty za parking przy Arenie Gliwice faktycznie są zbyt wygórowane, ale w najbliższym otoczeniu hali są też inne komunikacyjne problemy. Cały problem, który istniał do tej pory, czyli absolutnego braku komunikacji zbiorowej w tym rejonie, istnieje nadal, co jest widoczne szczególnie w czasie imprez, które się tam odbywają co jakiś czas. Jeden autobus 702, który jeździ tylko w dni robocze, co godzinę, mały, nie załatwia sprawy. A samochody, które tam parkują, zajmują sporo przestrzeni. Do tego trzeba płacić za ten parking, tak? I to się nie podoba ludziom. W Gliwickim Urzędzie Miasta usłyszeliśmy dziś, że miasto nie ma możliwości, aby wpłynąć na zarządcę, aby ten obniżył stawkę za parkowanie. Miasto dzierżawi obiekt, a zarządca ma prawo wprowadzić opłaty według własnego uznania. Do kierowców należy wybór, czy takie koszty chcą ponieść, czy nie. Spółka Arena Operator z miastem Gliwice ma ważną umowę jeszcze przez rok. To liczba pi w nietypowej, bo bardzo ruchliwej wersji. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 27 bili dzisiaj rekord Guinnessa. Razem z nauczycielami i pracownikami szkoły utworzyli rozwinięcie liczby pi na ponad 900 osób. Pomysł pani dyrektor jest bardzo dobry, ponieważ tam się promujemy matematykę w naszej szkole, ale... A ty lubisz matematykę? Wiadomo, nie każdy uczeń lubi, ja tam na przykład nie lubię. No, jest nawet okej. Czyli rozumiem, że jakbyśmy zajrzeli do dziennika, to same piątki? Może czwórki. Sporo uczniów za matematyką nie przepada, a nauczyciele zdają sobie sprawę, że nie zawsze mogą to zmienić. Zawsze dzieciom powtarzam, matematyka nie jest od kochania. Trzeba się jej po prostu nauczyć tych podstaw, trzeba umieć liczyć, trzeba sobie dać radę z procentami. No wszyscy o tym wiemy w życiu. Jak chcemy pomalować tą ścianę, to musimy wiedzieć, ile tej farby kupić, prawda? Więc tego się trzeba nauczyć, tego mamy nauczyć. Dzisiaj na Uniwersytecie Śląskim liczba pi również przyciągnęła tłumy. Uczelnia chce właśnie pokazać, że matematykę da się lubić. To jest trudna miłość, oczywiście, bo to wie pan, no, można kogoś pokochać dziewczynę, bo jest ładna, ale taką, którą trzeba się wysilić, żeby ją pokochać, to się kocha trwalej. I matematyka jest taką, powiedziałbym, obiektem miłości dosyć trudnym, bo ona wymaga nieustannych zabiegów. Jeżeli się coś przeoczy na wczesnych etapach znajomości, to potem już bardzo trudno to odrobić. Czy uczniowie z katowickiej podstawówki pobili rekord Guinnessa, dowiemy się za 3 miesiące. Z kolei święto liczby pi na Uniwersytecie Śląskim będzie trwało jeszcze jutro. Oprócz matematyki w programie dużo atrakcji związanych z chemią.